Cześć, z tej strony Kuba Karamara. Dzisiaj bardzo ciekawy tytuł. Pokażę Wam, w jaki sposób, wykorzystując portal Giełda Tekstów, zamówić artykuły czy jakiekolwiek inne treści za stawkę nawet na poziomie 2 zł za 1000 znaków ze spacjami. Zapraszam serdecznie. Ok, możemy zaczynać. Pierwsze, co musisz zrobić, to oczywiście zarejestrować konto na Giełdzie Tekstów. Jeżeli jeszcze takiego konta nie posiadasz, to wejdź na stronę tekstforceo.pl/giełda. Link znajduje się również w opisie pod tym materiałem. Proces rejestracji, gdyby stanowił jakiś problem dla Ciebie, opisałem, przedstawiłem również w innym materiale na moim kanale. Natomiast jeżeli już udało Ci się założyć konto, to pierwsze, co musisz zrobić, to doładować je. W prawym górnym rogu wybieramy doładuj, no i tutaj mamy bardzo prosty system, w którym podajemy kwotę, na jaką chcemy doładować nasze konto. Od tego oczywiście trzeba jeszcze odliczyć prowizję, którą pobiera system płatności. No i po pomyślnym procesie mamy środki na koncie. Giełda Tekstów ma taki przelicznik, tutaj bazuje się na punktach, nie na złotówkach. Jeden punkt na zakup tekstów równa się 1 zł netto. No i po doładowaniu przechodzimy sobie do sekcji zlecenia, dodaj zlecenie, następnie wybieramy napisanie nowych artykułów, no i tutaj rozpoczyna się ten proces dodawania. Wybieramy sobie tytuł, możemy dodać notatki. Giełda Tekstów zastosowała fajne rozwiązanie. Przy każdym praktycznie polu jest taki znak zapytania. Jeżeli nie wiemy, co to oznacza, można sobie na to pole najechać, takie na przykład notatki. W tym polu możesz wpisać dodatkowe informacje odnośnie zlecenia, które są widoczne tylko dla Ciebie. Wybieramy kategorię, w jakiej chcemy, w jaki artykuł nas interesuje. Następnie projekt. Tutaj ja nie mam akurat żadnego projektu, natomiast takie projekty możemy sobie zdefiniować w odpowiedniej sekcji. Wybieramy, czy ma być artykuł z synonimami, czy nie, jaki rodzaj, no i opisujemy całe zlecenie. Co ciekawe, tutaj można w fajny sposób sobie wyfiltrować, jakby ustalić bardzo specyficzne elementy takiego zamówienia. Ilość artykułów, czas realizacji. Tutaj mamy opcję od 1 do aż 20 dni. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten czas realizacji jest czasem realizacji, jaki ma copywriter od momentu, w którym wybierzesz go jako wykonawcę danego zlecenia. To znaczy, jeżeli wpiszesz sobie tutaj na przykład 2 dni, a wykonawcę wybierzesz dopiero za tydzień, no to w ten sposób trzeba sobie będzie ten czas wyliczyć, dodając. Warto również zwrócić uwagę na to, jak sugeruje nawet sama Giełda Tekstów, że im bardziej złożone zamówienia, tym ten czas powinniśmy dać nieco dłuższy. Następnie przechodzimy sobie do kolejnych technicznych parametrów tekstu, czyli wybieramy albo ilość słów w artykule, albo ilość znaku. Możemy ją mierzyć tutaj zarówno w znakach ze spacjami, jak i bez spacji. No i podajemy przedział od do, więc bardzo, bardzo precyzyjnie można to określić. Częstotliwość występowania słów kluczowych możemy podać również procentowo lub liczbowo. Czy słowa mają być odmienione, czy autor ma formatować tekst. Autorzy robią to w kodzie BBC, natomiast on jest potem automatycznie przekonwertowany na HTML w momencie eksportowania gotowych tekstów. No i możemy sobie również takie dodatkowe rzeczy wybrać, jak tytuły tekstów, czy tagi, które będą eksportowane w oddzielnych plikach razem z nie w tym samym dokumencie, w którym są artykuły, a w dodatkowych dokumentach. Możemy skorzystać również z opcji, aby tylko super autorzy przygotowywali nasze zlecenie. Super autorzy to jest pewna ranga, którą copywriterzy na tym portalu osiągają po spełnieniu pewnych warunków. To są teoretycznie najlepsi autorzy i możemy skorzystać z takiej opcji, natomiast warto pamiętać o tym, że takich autorów jest mniej i ich wybór będzie mniejszy i ich wymagania będą prawdopodobnie większe i czas realizacji dłuższy, więc no to już jest taki temat do zastanowienia. I podajemy całościową kwotę, tutaj giełda może nam zasugerować, jaka to może być kwota. I co jest jeszcze ważne, możemy sobie tutaj
wybrać, czy ma być to szybkie wykonanie zlecenia. To znaczy, jeżeli zależy nam na czasie, wybieramy opcję szybkie i pierwsza osoba, która się zgłosi, od razu automatycznie wygrywa zlecenie, albo opcja standardowa, w której sami wybieramy autora. Możemy kogoś wykluczyć, jeżeli już mamy jakieś doświadczenie w pracy na giełdzie tekstów i któryś z autorów po prostu nie przypadł nam do gustu, możemy go wykluczyć. Możemy również natomiast wybrać sobie autora, który szczególnie przypadł nam do gustu, natomiast nie jest powiedziane, że on zaakceptuje takie zamówienie. No i tak to mniej więcej wygląda. Giełda tekstów pobiera za takie zamówienie 15%. Zapisujemy projekt i możemy go podejrzeć. I teraz to, co jest najbardziej interesujące, czyli jak uzyskać taką niską cenę. Otóż tu nie ma szczególnej filozofii. Na giełdzie tekstów zamówienia są bardzo tanie. Spójrzmy sobie tutaj na jakiś przykład artykuł wysokiej jakości. Spójrzmy na podgląd. Jak widać, jest to artykuł, który ma mieć 3-4 tysiące znaków. Sformatowany, są podane słowa kluczowe. Jeden artykuł, który ktoś wycenił na 7,6 punkta, czyli no niecałe 8 zł, a artykuł, który ma 3-4 tysiące znaków. Tutaj jest jego specyfikacja. No i zobaczmy, czy są jacyś chętni. Jak widać, chętnych do wykonania tego zamówienia jest bardzo, 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 bardzo dużo. Zobaczmy, czy to był jedyny przykład, czy takich znajdziemy więcej. Oczywiście ja sobie żartuję, bo wiem, że takich przykładów jest cała masa. O, na przykład artykuły związane z kursami dla zespołów projektowych. O, temat jest wybitnie ekspercki. No i tutaj za takie artykuły mamy minimum 2000 znaków, 20 punktów, natomiast spójrz sobie na to, o czym jest ten artykuł, i więc za taką stawkę to jest stawka, myślę, że przynajmniej jest 10 razy zaniżona. No to jakiś inny przykład, na przykład, co my tu mamy. Jaki ciężar można powiesić na płycie gipsowej? Artykuł wysokiej jakości. 12 punktów, 5-7 tysięcy znaków ze spacjami, no więc te stawki są naprawdę bardzo niskie. No i pozostaje jeszcze tylko kwestia, jak dobrej jakości są te artykuły. Prawdopodobnie każdy nie znajdzie tutaj jakby rozwiązania dla siebie, które będzie gwarancją dostarczania dobrych artykułów w krótkim terminie i tak dalej. Natomiast myślę, że będzie wiele takich nisz, takich branż, w których to będzie całkiem ciekawa opcja. Myślę, że niewielki budżet jest potrzebny, żeby sobie to przetestować, zweryfikować, do czego gorąco zachęcam. Jeżeli nie masz jeszcze tutaj konta, przypominam, link jest w opisie do tego materiału. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć!